Na RMF FM i w RMF24.pl ambasador Ukrainy w Polsce, był szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Daszczyca. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Czy Ukraina dziś czuje się jak kraj, który broni Europy przed rosyjską agresją? Zdecydowanie jesteśmy, czujemy się tak, że bronimy nie tylko Ukrainy, a bronimy całą Europę. Ale bronicie całą Europę przed terrorystami czy przed Rosją? W pierwszej kolei przed Rosją, bo to Rosja zaczęła tą wojnę i zaczęła agresję. Czyli czujecie się dzisiaj jak kraj w stanie wojny? Czujemy się tak, że walczymy. Walczycie? Walczymy militarnie też. I potrzebujecie w tej walce wsparcia tylko dyplomatycznego i politycznego? Nie, potrzebujemy wsparcia w różnych sferach, w różnych dziedzinach, ale mamy nadzieję, że dyplomatyczny i polityczny jest w pierwszej kolejce. No to właśnie o tej pierwszej kolejce, czyli to o tym, co wczoraj zrobiła Unia Europejska. Czy takie gesty, zaostrzenie sankcji, rozszerzenie listy osób, które zostaną objęte sankcjami, to są pańskim zdaniem gesty wystarczające? Oni potrzebujące, powiedzmy tak. Potrzebujące? Tak. Ale wystarczające? Znaczy, czy to jest coś, co jest w stanie rzucić Rosji i Putina na kolana? Ja uważam, że takie sankcje powinny być przedłużone i oczywiście nie powinniśmy oczekiwać wyniku już działań tych sankcji już za miesiąc czy dwa, ale po jakimś czasie oni zadziałają. Oni już działają, ale na pewno będą większe skutki za jakiś czas. Czy uważa pan, że takie gesty są w stanie złamać Putina? Uważam, że oni są częścią tej presji, która ma być wystosowana na Rosję. A co mogłoby, czy co powinno być szczytem tej presji, pańskim zdaniem? Wydaje mi się, że maksymalne, do czego powinniśmy dążyć, to do zjednoczenia wysiłków wszystkich państw świata i takiej jednolitej policji całego świata przeciwko agresji i przeciwko łamaniu prawa międzynarodowego. Ale czy ta wspólna polityka antyrosyjska powinna być takim powtórzeniem trochę zimnej wojny, czyli sprawić, że Rosja będzie izolowanym krajem na arenie międzynarodowej? Nie trzeba całkowicie izolować Rosję, ale trzeba doprowadzić do tego, żeby Rosja zaczęła rozmawiać. W tej chwili Rosja nie chce usiąść za stół rozmów i doprowadzić nawet do spełnienia tych zobowiązań z Mińska. Bo jeśli nie, jest na Ukrainie, czy jest w panu taka obawa, że Putin będzie chciał dotrzeć aż do Kijowa, czy nawet aż do Bugu? Nie wiem, trudno to przewidzieć. Jest pan w stanie odczytać, czy przeczytać to, o co mu chodzi? Trudno to przewidzieć, jak powiedziałem, ale ponieważ w tej chwili cały czas trwają walki, cały czas idzie eskalacja, cały czas Rosja wspiera te ruchy separatystyczne, to nie wiadomo, jak daleko to pójdzie. Na ile i czy w ogóle Ukraina potrzebuje od Europy, Polski, świata pomocy wojskowej? No, w tej chwili, jak powiedziałem, bardziej się koncentrujemy na tym, żeby znaleźć wyjście polityczno-dyplomatyczne. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że my korzystamy z broni, żeby zatrzymać tych separatystów. Ale ta broń jest tam potrzebna? Dlatego, że czyta o ATO, tak? Czyli o tej operacji antyterrorystycznej na wschodzie Ukrainy, słychać, że żołnierze tam nie mają czym walczyć, że brakuje właściwie wszystkiego. Tak naprawdę mamy broń swoją, ale oczywiście, że uważam, że te sprawy, które są związane z bronią, to raczej muszą być, te rozmowy raczej muszą być przeprowadzone przez tych ludzi, którzy znają się na tej broni, przez ekspertów z Ministerstwa Obrony, i takie konsultacje trwają. Polscy politycy mówią, no pomoglibyśmy, wysłalibyśmy broń, ale Ukraina musi jasno powiedzieć, czego potrzebuje. No. Jak mówię, takie konsultacje, ja raczej jestem dyplomatą aniż wojskowym, ale konsultacje pomiędzy ministerstwami obrony trwają. A czy Ukraina ma pieniądze, żeby taki sprzęt kupować, czy raczej liczy tutaj na hojność ofiarodawców? No, możemy się jak zawsze dogadać w każdej sprawie i w takiej też. Również finansowej. Również finansowej. A jeśli chodzi o wysłanie polskich żołnierzy czy polskich oficerów na przykład na Ukrainę, to jest potrzebne? No, w tej chwili nie. Raczej potrzebujemy takich ekspertów, może do spraw przeprowadzenia reform, może jakichś też reform wojskowych, ale spraw... Na przykład oficerów, którzy by szkolili wojska ukraińskie? Nie. Zdajecie sobie tak, z tym ale radę. My też mamy na przykład oficerów, którzy tutaj się szkolą, nasi oficerowie, którzy tutaj przechodzą takie szkolenie, i potrzebujemy na pewno takich nowoczesnych, może podejść do zwalczenia nowych standardów w wojsku, i oczywiście
rzeczywiście tego potrzebujemy. Panie ambasadorze, czy patrząc tak z takim chłodem dyplomatycznym, wierzy pan, że Ukrainie uda się utrzymać te zbuntowane regiony? Jesteśmy w stanie, jeżeli nie będzie poparcia ze strony Rosji, jeżeli Rosja nie będzie tam wysyłać swoich wojskowych czy broni, to my dajemy, jestem pewien tego, że za tam parę miesięcy sobie ustabilizujemy sytuację. I ale jesteście w stanie z tymi ludźmi, którzy, widzimy te filmy, to prześladowanie, czy to męczenie żołnierzy ukraińskich, którzy tam są. Jesteście w stanie z tymi ludźmi sobie ułożyć na nowo życie? No, jeżeli będą popełniać broni, to będą oczywiście karanie za to. Ale jak mówię, że ale to ma być ustawodawstwo i ma ukraiński na tych terytoriach. I oni muszą być przedmiotem prawa ukraińskiego. Jeżeli nie będzie poparcia ze strony Rosji, jeżeli nie będzie broni ze strony Rosji, jeżeli nie będzie tych żołnierzy, bo raczej uważamy, że to takie najemcy, którzy tym zajmują się takim zbrodniami raczej wojskowymi, to wtedy w sposób demokratyczny mamy zamiar przeprowadzić reformy, przeprowadzić wybory i nawiązać kontakt z tymi ludźmi. Trudne pytania. Bylibyście w stanie się w zamian za pokój zrzec części terytoriów? Chyba nie. Nic na to się nie zgodzi. To następne trudne pytanie o stosunki polsko-ukraińskie. Czy Ukraina i Ukraińcy są w stanie zrozumieć, jakie uczucia w Polakach budzi kult ukraińskiej powstańczej armii Stefana Bandery? Naprawdę jest trudne, ale ważne pytanie. I część Ukraińców, specjalnie, szczególnie z Ukraińców ze wschodu, w ogóle nie dałem sobie znaczenia tego, jakie są odczucia w Polsce jest w stosunku do Bandery. W tej chwili Bandera jest, raczej może nawet nie Bandera, ale flaga czerwono-czarna jest takim znamieniem walk na Majdanie. Ale i walk sprzeciwu agresji. No ale też Polacy mają poczucie, że my całym sercem za Ukrainą, a tymczasem Ukraina właściwie nie odcina się od tego, co działo się w latach 40. i od zbrodni, które dotknęły Polaków. Ja uważam, że musimy po prostu spokojnie, ale przez badania historyczne, obiektywne badania historyczne, to wszystko przeanalizować. A czuje pan, że Ukraina jest w stanie powiedzieć, jako państwo, przepraszam? Już powiedziała. Ale może kilka razy trzeba to zrobić. Może kilka razy, może mocniej, może bardziej mocniej, intensywnie. Może na różnych szczeblach. I chyba do tego dojdzie. Uważam, że powinniśmy myśleć raczej wspólnie o przyszłości i jeżeli jesteśmy razem, to wtedy jesteśmy mocniejsi. Bo to, przepraszam, by się też musiało wiązać z tym, że Stefan Bandera nie trafiałby na pomniki. To jest problem. Raczej przepraszam, jeżeli byli jakieś zbrodnie popełnione, to na pewno trzeba wybaczyć i zrobić to otwarcie i szczerze. To na koniec chciałem zapytać, jak pańskim zdaniem wielu obywateli Ukrainy Polska powinna się spodziewać napływu, jak wielu obywateli Ukrainy powinna się Polska spodziewać w najbliższych latach? To pójdzie w miliony? Nie, chyba w miliony nie pójdzie, ale mówimy w zależności od tego, jak będzie się rozwijać sytuacja. W zeszłym roku pozwolenie na pracę wystąpiło 360 tysięcy Ukraińców. To już są naprawdę potężne liczby. Jeżeli są takie zapotrzebowania, ja uważam, że to ma rynek tak regulować to. Jeżeli zapotrzebowanie jest, jeżeli są dobre specjalisty, to trzeba ich zatrudniać. Jeżeli nie będzie takich zapotrzebowań, to chyba będą szukać pracy w innych miejscach, ale albo na Ukrainie też. Że Polska może stać się dla Ukrainy tym, czym dzisiaj na przykład Wielka Brytania jest dla Polski? Nie wykluczam, jeżeli będzie, jak mówię, jeżeli rynek to podyktuje. Andrzej Deszczyca, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.